Raz, dwa. Witam serdecznie. Dobra, nie ma co przyciągać. Witam znowu, bo kolejny odcinek to będzie trzeci. Tym razem tak ze streama, żeby ludzie też coś mieli z życia, od życia. Nasz Geralcino tutaj jest. Ktoś mówi o podgłośnieniu dźwięku, ale po co gramy? Kontynuuj. Poszukiwanie Jennifer, swej miłości dawnej. Jak coś, co ktoś mi da tam cynk na czacie, że coś jest tam za cicho czy za głośno, ale powinno być git. Generalnie mamy najtrudniejszy poziom trudności, jak ktoś nie ogarnął. Jest naprawdę rozpiździel. Ostatnio dobijam troszeczkę potwory, a mianowicie ludzików tutaj. Jakaś notatka. Notatka dezertera. I nie widziałem tego wcześniej. Wow. I za co ja mam kurwa umierać? Za Temerię ojciec i trzech braci już umarło i co? I gówno. I nikt im nawet pogrzebu nie wyprawił. Ojciec powiadał, że mądry człowiek uczy się na cudzych błędach. Tararara. Obóz już mamy w samym środku lasu, niedaleko Strygona. Teraz tylko czekać, jak ruszymy na pierwszą rejzę. No i dupa, no i do. No uciulałem ich, no co tu dużo ukrywać. Kurde, nawet drugiego levelu dalej nie mam wbitego. Chyba pozbierałem wszystko, ale fajnie, bo odkrył mi się quest z zbieraniem żmijowego czegoś tam. No, uzbrojenia żmijo jakiegoś tam. Coś tam. Chwila, bo tak rozkminiam, czy. Ja muszę wrócić tą samą drogą, którą przybyłem. Oj, ciul, nie mam połowy życia. O, dobrze, tutaj tak pomalutku. Geralcino. Dokąd ja się wybierałem? Ja mam jakiegoś questa tutaj niedaleko. Tu za winklem w lewo, ale myślę, że jeszcze możemy sobie tutaj podejść. Albo nie, to w drodze powrotnej się wtedy wybierzemy. Dobra, idźmy od razu tutaj. O, oh yeah. O, tak, ten. O, kurde. Karamba, nie zejdę tutaj, bo się od razu rozpiździelę. Ciekawie jestem, czy coś pochowane jest pod mostem, ale wątpię. Siema Mati. Siema Xardes, ktoś na czat już wpadł. Miło, sympatycznie. Ile mi brakuje w ogóle drugiego poziomu? Jest jakoś tu rozpisane poziom. 150 expa, 150. Dobra, jakieś zbroje. Generalnie zbieramy na ulepszenie. Mogę to wrzemieślić, tu pokazać? Dobra, składniki wiem już. O, kota mogę zrobić, ale nie, zbieram na jaskółkę. Tu jeszcze brakuje mi jaskółczego rzemiosło. Stolowy miecz wiedźmiński, cech brzmi. Brakuje mi tak, szmaragdowy pył, super. Sztab żelaza, no. I paski skór, to jesteśmy łatwo w stanie zdobyć, nie wiem jak z tym. Nie wiem jak z pyłem, ale powinno być też lightowo w sumie. Piszmy sobie, wdupmy jabłko. O, widzę przeciwników tam na dole. Nowa operacja jest, tak, w CS-ie. Tam w ogóle jakiś exp się teraz zbiera, nie ogarniam tego totalnie. Ale CS zawsze poczeka, weźmi nie. Białe mitry? To też białe mitry? Dobra, jakiś questior dałe. Hello, hello, dzień dobry. Czy chcesz przyjąć Jezusa do swojego serca? Jaki piesio, fajny. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastien. Teraz to już chyba mój. Piesio? Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu mam gacie takie obdarte. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Zapaluch, no. Byłeś na pobojowisku? Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Może trupów i. Kurde, trupojady. No to nieciekawie. Kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda. Nie huzar. Zeżarłyby mnie żywce. No niestety, sam ogień chyba nie da rady. Słuchaj, no. Dobry taki pitbull chyba. Nie znam się na rasach. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena. A dobrze zapłacę. To będzie ciężka misja. Dobra, dawaj. Dobrze, pomogę ci. Tylko. Od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Oj tam. Co ty nie powiesz? Ale hajs się będzie zgadzał. Chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało. Żeby Bastion nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobra, to zanim tam pójdziemy, ja spróbuję pozbierać tak właśnie jaskółczydziele. Oh yeah. Sejwik. Jeszcze gdzieś tutaj się nie kryje jakieś jaskółcze. Tu chłopacze, hopie nie, becz, spaliło się, no trudno, kupisz se nowe.
ubezpieczenie jakieś, nie wiem. Coś wymyślisz. Co jest jeszcze? Ale zaraz wam pokażę, jak wygląda walka na tym poziomie. Brakuje mi jeszcze dużo do tego pieruństwa? Alchimia. Jeszcze jedno. Kurca bomba. Nie, nie, nie. Ona chyba takie bardziej żółtawe jest. O, jakiś papier wisi. Mogę go podnieść? Przeczytaj. Zabrania się grzebania zwłok wiszących tu dezerterów i buntowników. Każdy, kto zostanie przełapany na próbie odcięcia ciał, zostanie strasany na miejscu. Generał Meyerbeer Rusiłon jest zrzucony guberni temeryjskie. Dobra, pierdzielenie. Niech se wiszą, nie będę ich odcinał. Aż tak mi się nie nudzi. Liście. Ej, naprawdę trzeba się nachodzić, żeby zdobyć 5 tych. W jakieś sprytne miejsce to leży. Ile? Jak zejść tam całkiem na dół? Czy do koła muszę iść? Tu? Dobra, jesteśmy na plaży. Zjemy jabłko. Siema, Maliten. Bonjour. Tu, 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 tu. Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Nowy znacznik, strzeżony skarb. No mamy, które ogień dobrze działa na nich. Dobrze zignij się, o. No, come at me. Jakiś typ martwy, mogę sprawdzić? Nie. Ale jesteś paskudny. A! Jeden nik do tyłu. I dobrze to działa. Ogniem go. O, dobrze, idealnie! Jebnie! Nice! Teraz zapiszmy. Czy następni chętni? No chodźcie no. Kubani są szybcy. Ale zlamiłem teraz, ojej. A no i dupa. Kolejne podejście. Nie jest to łatwa sztuka. Ale nowa beczka się zrespiła. Zobacz, znowu są dwie. Jak się wykulały śmiesznie. No dalej nawet. Ale nie. Myślałem, że miałem zapisane. Jak już ciechnąłem tego jednego. Dobra, za stówkę walę i zigni. Podpalili się, nice. Tips, tips. Uwaga. Oj, w swoim miejscu stoję. Minus jeden, jeszcze dwóch. Dobra, do zapisania, że ciężko strasznie trafić silnym atakiem tych. Matko. Jeszcze jeden tam wylazł. Odpad! Kurwa! Było blisko. Ale jestem ciekawa się, czy w tej części zrobię tak samo jak w dwójce, że na najwyższym poziomie trudności były takie specjalne sety do odblokowania. Ała, sięgnął. Ten też? Serio? Ło! Nice! Kurde, ale ten... jest close, no. Mam cię. Dobra. Tam jest jeszcze dwóch, save'ik. Ale nie mogę zapisać w tym momencie. Dobra, to chwilę przyczyluję z boku. Teraz save'nę. Tam jest utopca, coś jeszcze. Wyciągam miecz. Strasznie dobry jest ogień na utopce. Kurde. No i znowu mi ciapnął.
Spady! Przynajmniej się gra szybko ładuje. Ale walka z Gryfem będzie no... ciekawa. I GG. Tak się gra w tą grę, a nie jakiś tam jednym mieczem kolesia kasujesz od razu. No to zawiedzi mi. Ale mam wrażenie, że na tym poziomie przynajmniej są finishery jakieś bardziej takie brutalne. O, jakiś dłuższy save. Hello? Chyba już powróciliśmy. Chyba. Coś wywaliło, nie wiem czemu, ale wywaliło nam stream, ale to nie ma znaczenia. Bo oramy dalej. No. Ops. Nie wiem, czy to było spodobane. Kurde, zaraza, no. Zobaczcie, szybkie są te uchodźce. Trzeba przyznać. A po co ten Geralt takie młynce za każdym razem wali, to nie wiem. Kurde, no nie sięgną mnie. Ale odbiłem jeden. Jeszcze jeden! A spokojnie. Kurde! No, co za mokos. Bo się nie da tak. Ale krowie mleko dobrze wchodzi. Jakie kombo od razu koleś dostał. Dobra, spróbujmy akcją. Ja wiem, że taki worth it. O, to źle zagrałem teraz. Ale tego akcji. Tarczę podobno, nie mam tarczy. A może mam, może dropu mi, ej ty, zobaczmy. Może to mi siekiera, nie, siekiera mnie dropnęła. To co mam, nie, siekier nie wiem. Nie mam takich rzeczy, ludzie. Dobrze, ciągnięte. Perfekcyjnie teraz. O! Serio? Kurde. A, o Queen w sensie. Właśnie Queenem. Dobra. Tak, Queen mnie ratował w ostatnim odcinku. Czego już nie, w sumie nie było. Ale Queen może być imba. Imba wybór. No i jeb, combo podwójne. Nie, wolę ogniem już. Chociaż może. Wywalić yardem. Tylko yardik nie wywala, that's the problem. Spróbujmy. Jardik wywali. I co pasku? Nawet się nie wzdrygnął, że tak powiem. Ale silnie jest dobry, gdyby nie fakt, że atakują we dwóch i ma zajebiście duży zasięg. Nie, no teraz to trzeba podejść już bez przypału. Badass mode, no. Przerąbany jest ten drugi, też ma trzeci level. Ale zatańczył z nimi, zobacz to. Oh yeah. Oh yeah. Mózgi.
To też się dropnęło. Oko. Z tego nic. I dwie skrzynki. Co będzie w skrzynce? Brzeszczot z wikowaru. Oj, nice, sznurek. Cydaryjska przeszywanica. I puszczyk. Nice. Buty myśliwskie. Ej, fajne rzeczy lecą. Mecz z Dorian. Może z tych typów jeszcze coś? Tu? Nie, nic. Obczajmy ten mieczyk. Szansa na wywołanie krwawienia. Plus 3 przedmiot mistrzowski, broń stalowa. Ozwieńmy. No i buty są o wiele lepsze. Tak. Ale z tego rzemiosła chcę sprawić sobie. Bełty rozrywające. Miecz z Dorian. Plus 14. Służ do walki z ludźmi. No ale ten jest o wiele lepszy. Z cechu żmii, ten typowy. Tak samo tutaj. Jedwab. Sztabka Diver, coś tam. No okej. Okay. Hej Bartek, co tam robisz aktualnie po studiach? Pracuję w Weslu. Jeżeli cię to interesuje, dzięki za ptanko. Ops. Dobra, idziemy robić tego questa, który jest pewnie dosyć hardkorowy. Zobaczmy, czy po drodze mam jakieś pytajniczki, bo one są wyzwaniem. One naprawdę są wpyte. Więc udamy się najpierw tutaj w lewą stronę. Nie, tu nie bierzemy tych. Ale chałupę można przeszukać. Pierdolisz jak jednorożec, co? No, tutaj jakieś te... Proszek alchemików, wilcze skóry. To trzeba pozbierać wszystko. O, paski się przydadzą do miecza. I będzie mi tylko brakowało tego proszku i sztabki, ale sztabka będzie uszanowanie. Easy. Sztabka będzie easy. Także tędy, zjemy sobie jabłko. No i maszujemy F5 co chwilę, żeby to sejwować. Kurde, zaś taka górka. Jezus, kurczę ziele, mogę chyba zrobić w końcu tego. Jest kółkę, wykonaj. Yeah, nice. I kotas też zrobię. Może mi się przydać. Puszczyk dawał regenerację wytrzymałości, ale to... I kotas zrobimy. Okej, okay, teraz zrobimy ekwipunek. Gdzie jest ten? Do użytku. Jest kółka. Przydane jest, że otrzymujesz obrażenia, blokują regenerację. 20 sekund. No, z tego wrzucę. F5. Siema, Michiu. Hello. No, ja skurczę, zbieraj. Nie wiem, czy to ma potem wpływ, czy... W trójce to się sam jakieś auto uzupełnia potem. Tylko co kojarzę. O, most chyba z bandziorami. Jest mi jabłko. Z bandytami się zarąbiście walczy. Bardzo fajnie, lubię strasznie. Miałem żelazny. Twoja dupa należy do mnie. O kurde, nie doleciało. Co jest, kurwa? Kurde, cwaniaki mają strzelających z łuku. O, ale mi wyjaśnił. O, przypadkowo mi drasnął. Nie, stacjonuję w Katowicach teraz. Auto uzupełnianie jest na medytacji. Okej, okay, tam chyba tylko się alkohol jakiś zużywa, czy coś tak przyczyniłem już wcześniej. Dawaj. Dobra, to trzeba szybko wyjaśnić sytuację z nimi. Nie wiem. Uuuu, luścia! O kurde, ale go rozciało. Uuuu. Mi pan... Spadnie! O. Ładnie wyszło. Dobra, co nie mają? Niezbędny wygardzki, długi miecz.
A sprawdzimy, czy jest lepszy. Stalowa linka. O, chyba to do ulepszenia nam było potrzebne akurat. Tu jeszcze jeden typ leży. O, ale mu słodko te ręk... No nice, te finishery naprawdę... Dobrze to wygląda. Dobrze. Zobaczmy ten mieczek. Ostrze wiedźmiński stalowy. Tu jest. Ale słaby jest, no. Budki to stare, wszystko, pałki jakieś. Zapiszmy i lecimy dalej. Teraz tępy tajnik sobie jeszcze opierdzielimy. I potem ten quest. Zbieram tego wszystko tyle, nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Ale strasznie dobrze się gra na tym najwyższym poziomie, polecam. Jest mega spoko. Taki prawdziwy wiedźmin, nie jakiś taki, chodzisz, tylko słuchasz tej opowieści. No nie, no chyba, że ktoś lubi. No siema Leo, Leonidas. Ouu, gule. Kurde, z gulami się ciężko walczy. Gule mają ten problem, że są strasznie szybkie. I jest ich dużo, 4, 5, no... To jest śledlisko, że nie mam kartaczy, żeby zniszczyć tego śledliska, to jest przypał. Ale najwyżej wrócę potem. Ale trzeba je ubić. No. A już ja połowę życia. Walniemy sobie jaskółkę. Jeszcze z takiej kijowej miejscu stoję. Trzeba się troszkę przesunąć. Wow! No paskody mi właśnie dobił. Co mnie takie było za połowę HP? No ogólną. Taki poziom trudności. Gościu, to jest prawdziwa gra. This is true game, my friend. Dawaj to. Kurde, nie zapytałem go. Ale panu uciekają sprytnie, no. Jakoś akcję wtedy rozcilałem. Dobry unik. Wow. Ale chyba się zatruł czy coś. Coś mu się zaczęło tam dziwnego dziać. Igni. Jest, dobra, jednego zaciukałem. Dobra, minus jeden. Jeszcze tylko czwórka chyba ich jest tam, nie? No dobrze, dobrze, tego już tylko odciąć go od grupy. Skubane myślą, no. Aha, sięgnął mnie. Dobrze. Jeszcze tylko trójeczka. No jak to chciał właśnie od grupy odciągnąć. Tylko chyba są coraz bardziej wrzone. Ała! Dammit. No i... Komet mi, bro. Ole, wyleciał. Przeciął go na pół. Się prawie odsonił. Zobacz, jak on tańczy. Ostatni. O kurde! Wszystkie. GG. Nie, mówcie co chcecie, mi się podoba. Ta część. Chociaż walka według mnie lepsza była w dwójce, albo bardziej arcade'owa, tam się tylko po prostu turlałeś, lewo, prawo, turlałeś. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Nie mam petardy i to jest problem, bo chyba nie jestem w stanie zrobić. Kartasza mi brakuje wszystkiego i tu mi brakuje saletry. Czy jestem w stanie wytworzyć w jakikolwiek sposób saletrę?
Więc kapa. A nagrywasz, wiem, że będę musiał wybuchające jakieś te załatwić sobie. Inne tego typu rzeczy. Dobra, przemedytuję z godzinkę, dwie. Ty pisz, ty sobie wiebniecie w klawisz. No tu tak jest, F5 się po prostu cały czas masuje, nie? Non-topper. Ale ja miałem sobie medytację, gdzie to jest? Medytuj, ziomeczku. Do zupełnie miksuj, dobrze, super. No i niestety ja się nie leczę, nie? W tym poziomie. Dobra, dawaj tego questa. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Biały kwiatek. Ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź, im szybciej to załatwimy. Okej, czyli w gulach łazimy i szukamy... Jakiś pier... Czemu nie mogę zapisać? Muszę, został zapisany, ale prawidłnie sobie zapiszmy. O, tak. Co nie mogę? No. Dobra. Działa. Stan gry został zapisany. Używając wiedźmińskich zmysłów, szukaj tarcz oznaczonych białym kwiatkiem. Co ja, kurwa, jestem, żeby jakiś tarcz szukać? A wojna dopiero się zaczęła. Podnieś surowe mięso. Najlepiej. Tępy topór. Prochy. Butelka wody. Zbierał. Nie wiem, czy te topory w ogóle mi się przydadzą. Najwyżej wyrzucę, to jest nie jest problem, nie? Szukam obiektów, zbieram miecze. Ale wszystko na przemiał pójdzie. Dobra, walcz to. O, super. Przyjemniaczki, nie? Jakby za mało guli było w poprzedniej walce, nie? Come on, bro. A ten będzie walczył, tak będziesz tylko chodził? To jest pytanie. No, chyba tam walczy coś. Unik. Dobra, jednego ubiłem. Jak ci idzie z tamtym? Mi się coś dzieje generalnie, jak się ich bije. Nie wiem, czy to jest wina mojego srebrnego miecza? Jakby zatrute były, czy się tam chawiły, czy coś. Na czerwono się świecą. Nice, ręka odpada. Nie ma wyrzucenia, tylko sel. Chcesz mi powiedzieć, że jak teraz podniosłem topór, nie jestem w stanie go opierdolić na... Znaczy wyrzucić, jakby przeciążył? Nie no, to jest już opcja. Co to za RPG, którym nie można wyrzucać rzeczy, których się podniosło? I w piąteczka. Dobra, idziemy szukać tutaj tych rzeczy, bo... A one się leczą z... taki myk. A myślałem, że mi się schodzi życie. Mój błąd, smutne. Gdzieś tu jest jakiś miecz, tarcza? O, to co się są? To ten? Nie, syn sąsiada. Kurde, już myślałem. No to szukamy dalej. Da-da-da-da. Tu jest coś, o. To ten? No i co, huzar? Czujesz pana? Też nie. Dobra, może tukaj jakiś tarczy. No i co, huzar? Czujesz pana? Ciągle nic. Tu jakaś leży, ale to nie ta. Musi się na czerwono świecić, nie? Tu też nic. O, tu jest jakaś. O, o. To ten? Nie, niepodobny. Kuźwa. Dobra, martwy jest synek i weź już... Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ten? Ja. Bastian był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Może to przez ogień. Ech, czyli nie ten.
A nie, zaaktualizowane. Huzar, zwęszył Bastiena. Dobra, zwęszył go. Za piesorem, lecimy. Huzar, huzar. Niuchaj, niuchaj. Kurde. Co tam masz? Nie trafiłem na jakiegoś przewalonego wielkiego gula. Albo inne piernictwo. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą. Chyba umiera. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Jakie to jest... bok. Wniosłem. Potem w głowę. Ale także przestałem widzieć. Grosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Mhm. A jaki on ma gacie, wszystkie majty biedne. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powierzą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powierzą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie czarny, Bastien by już nie żył, jesteśmy prawie na kanale. Gdyby nie czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. Aha. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. No ja myślę. No i pewnie quest, tylko... Jezu, ja ten level biję. 25 doświadczenia, z jakiś bullshit.